prawdziwa wylęgarnia ważek. Są wszędzie. Jestem na Fen Drayton Lakes, miejscu, gdzie w sumie jeszcze do tej pory nigdy nie byłem. Znaczy, przejeżdżałem tylko autobusem, ale to się nie liczy. Po raz pierwszy jestem w tej okolicy na rowerze i przyznam szczerze, jestem bardzo niezachwycony. To znaczy mnóstwo wody, bo jezior, znaczy stawów jest tutaj dobrych parę, ale nie urzekło mnie jak na razie nic poza ogromną hordą ważek i tymi drzewami. Siemanko panie i panowie, witam na kanale już po raz piąty. Z tej strony nikt inny niż Janusz. Jak widać, tym razem spocony i roznegliżowany. Otóż mamy piękny dzień, 30 ponad stopni. Tutaj w Anglii nie zdarza się często, dlatego cieszymy się tym pięknym dniem. Zrobiliśmy całkiem sporo kilometrów. W tej chwili zmieniliśmy lokację. Jesteśmy znowu w Hinchinbrook Park. Wiem, po raz setny. Wcześniej byliśmy w Fen Drayton i w St. Ives. Jeśli chodzi o drogę do St. Ives, no to nie nagrywałem nic. Po prostu tam zrobiłem parę zdjęć. Spieszyłem się, żeby w ogóle dostać się do St. Ives na czas i może troszkę dalej, bo właśnie chciałem do tego Fen Drayton dojechać. No a od nas jest po prostu, od nas Huntington jest troszkę drogi do tego miejsca, także się śpieszyłem. Zrobiłem parę zdjęć po drodze, pokażę je gdzieś. No. Teraz przejdę się po parku, może coś znajdę, może nie, zobaczymy. Jest właśnie bardzo słoneczny moment, godzina, nie wiem, około 16, może po 16, także mamy dość sporo jeszcze ostrych cieni. Zamierzam wybrać się na drugą stronę parku i zrobić troszkę zdjęć leśnych. Tamtym razem się obeblałem, ogadałem o pierdołach, o teorii w praktyce, że tak powiem. Dlatego dzisiaj nie zamierzam za dużo gadać, bardziej po prostu fotografować i nagrywać, co tam widzę, że tak powiem. Dobra, lecimy. Zmieniłem obiektyw tylko na dobrą sprawę, wyłącznie dla tego kwiatka. Nie jest to, wie co, nie wiem, jakaś świetna kompozycja czy cuda na kiju. No w każdym razie podobało mi się to, że poza nim słońca nie było, a on był w świetle. Dzięki temu był fajny kontrast. Kontrast światła. Można uznać, że to było interesujące. Dobra, mam tutaj innego podobnego klienta, także zrobię to samo z nim, skoro jest w tej chwili oświetlony. Byle szybko. Mam tam wiewióra, spróbuję może podejść do niego i zrobić mu jakieś zdjęcie z bliższa, bo z tego dystansu to nie wygląda zbyt interesująco. Także podejdźmy i zobaczmy, czy da się w ogóle złapać. Oto dlaczego śmieciarzom powinno się spuszczać w pierdol bez pytania. Serio, tak to widzę. Ludzie są nieodpowiedzialni, śmiecą, a później dzikie zwierzęta po prostu padają. Dla dobrego przykładu, to akurat z naszego osiedla mogę powiedzieć, że ktoś pokazywał zdjęcie, jak jeż udusił się w paczce po Pringlesach. Także brawo śmieciarzu. O czym miałem mówić? O czym miałem mówić? Wiewiór, o czym miałem mówić? Opowiedziałem wam już o ustawieniu aparatu, czyli o
pierwszym elemencie drugiej trójcy. To teraz jedziemy do dwójki. Dwójki. Czym jest dwójka? Dwójką jest kompozycja. No i co w tym temacie? Dlaczego ta druga trójca jest taka ważna? Otóż te trzy ustawienia mają ogromny wpływ na zdjęcie. I tak, jedynka, ustawienia, co wam już powiedziałem. Jeśli ustawienia spieprzycie, dobra, zdjęcie możecie uratować. Tam, nie wiem, może być za ciemne, może być za jasne, może być za bardzo rozmazane, w sensie może być za dużo bokeh, albo za mało, jak tam wolicie. To jeszcze idzie przeżyć. Ale błędu kompozycyjnego nie odwrócicie. Jak już raz zrobicie zdjęcie, koniec. Kompozycja, powiedzmy, że przepadła. Jeszcze waszym jedynym ratunkiem jest kropowanie zdjęcia, to znaczy przycinanie, no nie? No, ale tutaj wchodzą w grę wasze, niestety, megapiksele, o które ludzie się tak kłócą. No i jakość końcowa zdjęcia, to znaczy, dobra, jak nie interesuje was druk zdjęcia, czy, nie wiem, użycie go na tapecie ekranu 4K, no to spoko, macie wyjebkę, nie? Ale jak przyjdzie wam skroić 1/3 zdjęcia i później na to patrzycie, aha, to się nadaje tylko na Instagrama przykładowo, nie? No to już jest wtedy słabo, no co kto lubi, ale ogólnie za błędy kompozycyjne się płaci, to znaczy, jeśli chrzanicie kompozycję, jedne co was ratuje, prymowanie. Cóż, niektórzy nie chcą tego robić, ja na przykład nie lubię, ale jednak się zdarza, bo mistrzem kompozycji niestety nie jestem. Także kompozycja to jest wasze złoto zdjęcia, że tak powiem. To jest wasz najbardziej istotny punkt. No i punkt trzeci to jest obróbka. Dobra, jeśli nie wiem, zajmujecie się fotografią, nie wiem, reporterską, coś takiego, jeśli dokumentujecie rzeczy, no to po prostu na dobrą sprawę może was nie interesować obróbka, możecie nawet sobie strzelać od PEGI, nie obchodzi was to, nie? Ogólnie w tych czasach aparaty starają się wypluwać dość dobrej od PEGI, więc powiedzmy, że jeśli nie bawicie się w obróbkę, no to może wam wystarczyć. Mogą wam wystarczyć JPEGi. Będę brutalnie szczery w tej kwestii. Zdecydowana większość prawdziwych fotografów po prostu strzela rawy surowe, które później po prostu edytuje. I no nie oszukujmy się, zdecydowana większość po prostu edytuje. Żeby osiągnąć naprawdę spektakularne rezultaty, żeby wyciągnąć jak najwięcej ze zdjęcia, po to jest właśnie obróbka. I to nie jest ujma, nie jest oszustwo, chociaż niektórzy oszukują. Jeśli ktoś już po prostu, nie wiem, zagłębi się już kompletnie w Photoshopa i zmieni całkowicie kompozycję, zmieni praktycznie wszystko, no to czemu nie zbudować tego zdjęcia od razu z elementów w Photoshopie, co? Tak ja to przynajmniej widzę. Dla mnie obróbka jest wyrażeniem charakteru. Powiedzmy zdjęcia, można dorzucić takie swoje 5 groszy, własny styl. Jeśli spieprzycie obróbkę, no to powiedzmy, że możecie mieć kłopot, może wam się nie podobać rezultat. Na dzisiaj tylko tyle, że ustawienia, nie ma dramatu, jeśli strzelicie, kompozycja, robi się już problem, obróbka, jeszcze da się uratować. Także to jest wasz cel. Powiedzmy, że opanować te trzy elementy i jesteście w domu. Ja jeszcze nie jestem w domu, ale... Dobra, no to może skupmy się teraz na paru fotkach, co? Zamierzam wykonać zdjęcie tego dnia, może jeszcze tutaj mi się podoba, powiedzmy, że końcówka tego drzewa przy korzeniach i to, że jest parę tam tych cieni liści. Jeszcze tam koło rowera na tamtym pniu. Coś podobnego. Powiedzmy, że chodzi tylko o grę cieni słońca. Podoba mi się ta mała gałązka wystająca z tego drzewa. No i jak widać na podglądzie, to w tej chwili może być wykorzystane jako obiekt z resztą przestrzeni negatywnej. Także lubię takie minimalistyczne kompozycje, dlatego jak najbardziej to wykonam. Dobra, tutaj mam taki okaz.
słońce na nie elegancko pada i zamierzam wykonać zdjęcie właśnie w ten sposób. Po raz kolejny minimalistycznie, czyli w sumie wiśnie, może kawałek liścia, a reszta to jest przestrzeń negatywna w postaci bokeh. W sumie wykorzystałem ten kawałek w czołówce, w birolu, ale stwierdziłem, że nagram, jeszcze zrobię zdjęcie, bo bardzo, bardzo ciężko mi w tym kawałku lasu znaleźć cokolwiek. Ale zawsze się coś znajdzie, nie? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przez to, że nie zdążyłem zrobić poprzedniego zdjęcia, stwierdziłem, że zmieniam taktykę. Najpierw robię zdjęcia, a później je wyjaśniam. Do tej pory robiłem w sumie odwrotnie i no, już minąłem przez to parę zdjęć. To znaczy, pokazałem, że zrobię zdjęcie, a zdjęcia nie ma niestety. Albo już nie jest tak, jak należy. W każdym razie, zrobiłem zdjęcie tej gałązki. Nie bardzo widać na nagraniu, że tak się wyróżnia, ale po prostu ja widzę cień drzewa i podświetloną gałązkę, co daje fajny kontrast kolorystyczny i minimalną kompozycję. Tutaj mam taki rozgardiarz. Myślałem, że zrobię w sumie zdjęcie całej sceny, ale z tyłu jest jakaś, nie wiem, niebieska plandeka czy cokolwiek to jest. Ale tu głośno. Podoba mi się, jak się słońce przebija przez te wszystkie liście. Chodziło mi najbardziej o właśnie ten konar. I z tej strony, tylko po prostu ciężko mi zobaczyć w tej chwili przez ekran. Tu się skup, traniu. Tak, podobają mi się te plecionki na drzewie. Zamierzam je sfotografować. Mniej więcej gdzieś w ten sposób, takiej kompozycji. Chcę mieć na lewej, trzeciej. O, sorry, mate. Tak, aparat wie, że tam jest interesujące drzewo. Drzewko, pień, cokolwiek. Taki połamaniec w każdym razie. Fajny, ale tak światło niespecjalnie na niego pada i jest taki nijaki. Zrobiłem zdjęcie, ale no, jest nijaki. A to jak najbardziej się wyróżnia. Dobra, tutaj podoba mi się ten pokręciołek, ten pień, przez to, że jest taki pokręcony. No i za nim są też obalone gałęzie, czy tam drzewa, nie wiem, porośnięte mchem, bardzo mi się podobają. Jestem już u wyjścia z lasu, dlatego będę powoli kończył. Tam jest akurat wyjście, tam jest ścieżka, skąd przyszedłem. Także byliśmy na Fendrighton, byliśmy w Hinchinbrook z jednej strony, z drugiej strony, że to jest las Boba, Bobsu, nie? Na tym może zakończymy ten odcinek. Następnym razem postaram się może rozbić temat kompozycji na sztuki. Jest to w sumie dość obszerny temat, bo kompozycja w moim ujęciu też zawiera światło, a światło to jest jeszcze większy temat. Dobra, to na ten moment się rozstajemy. Dziękuję za przejażdżkę ze mną i towarzystwo przy robieniu zdjęć. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę pogodnego, pięknego dnia. No i widzimy się w następnym. Do zobaczenia, strzałeczka. Jesteśmy znowu w Hinchinbrook. Może tylko taki tego zamysł był.